Piśmie Świętym znajdujemy sporo fragmentów, które mówią o Jezusie i o kupie. Wybaczcie, niektóre rzeczy zapewne będą się powtarzać z poprzednimi konferencjami, a co proszę pewnie z kolei zagrać nad następnym mówcą, to się na pewno tak będzie. Ale to nie szkodzi. Pewne rzeczy może łatwiej się uporządkują. Ja dzisiaj chciałem się zająć takim tematem, skoro jest okup, to komu właściwie Jezus ten okup zapłacił? To jest pytanie, na które przegłowili w sumie ojcowie Kościoła już we wczesnym chrześcijaństwie. Tu oczywiście dziękuję wszystkim, o których ściągałem na to, tak mówię, nieco szczególnie. I tak, pierwsza hipoteza jest oczywiście taka, że Jezus zapłacił okup Bogu. O tym przed chwilą w zasadzie ta była mowa w dyskusji. No dobrze, ale właściwie czemu? Po co? Dlaczego Bóg miałby żądać okupu? No i jedną z odpowiedzi, pierwszą hipotezą jest oczywiście co? Gniew Boży. To jest taki autentyczny fragment z jednego z słowów. Bóg jest sprawiedliwy, człowiek grzeszny, człowiek z czym grzesznej naturze jest wrogi Bogu. Jest konflikt między Bogiem a grzesznym człowiekiem. Pojednanie między Bogiem a człowiekiem jest możliwe dopiero wtedy, kiedy gniew Boży zostanie zaspokojony i na grzesznika spadnie sprawiedliwa kara Boża. Pan Jezus pojednał nas ze swoim Ojcem, bo to na Niego spadła ta sprawiedliwa kara Boża, to była mowa o takiej koncepcji, i w ten sposób uśmierzył gniew Boży. Czyli jest Bóg, który został obrażony i teraz on musi być uśmierzony jego gniew. Tak koncepcja tak nie wygląda. Ma jednak, jest parę trudności związanych z tą koncepcją. Po pierwsze, jest to sprzeczne ze wszystkim, co objawił nam Jezus o Ojcu. Choćby taka najważniejsza może w tej dziedzinie przypowieść o synu marnotrawnym, tak? Wraca z tym marnotrawnym, mówi, zgrzeszyłem wobec Ciebie i wobec Boga, a ojciec tam w ogóle nie zwraca na to uwagi, tam utoczone ciele i tak dalej, nie? Zupełnie nie pasuje tu do obrazu, który przedstawi nam Chrystus. Drugi problem. Bóg jest niezmienny. I Jego stosunku do nas nic nie może zmienić. Grzech pierwotny tego nie zmienił. Moje grzechy tego nie zmieniły i ofiara Chrystusa też tego nie zmieniła. Ponieważ jego stosunek do mnie jest niezmienny, on mnie kocha. Tych ludzi, tego szatana po środku, Bóg kocha zupełnie tak samo. I tak samo jak to było na początku. On jest niezmienny. Zadośćuczynienie. Często też będziemy o tym mówić. Ma zmienić mnie, a nie Boga. Tak? Jezus, umierając na krzyżu, nie zmienił nic w Bogu Ojcu. Czy w ogóle w Bogu. Co najwyżej może zmienić coś we mnie, w moim stosunku do Boga, w tym, co mój grzech w moim relacji do Boga zepsuł. No tutaj może jesteśmy nie w czasie, ja udostępnię to potem, to tak udowadniam, że nie tylko ja tak myślę, tylko teologię, że tak powiem, komisję teologiczną. Od strony Boga nie ma i nigdy nie było kłopotu z wpuszczeniem mnie do nieba, tak jakby. Z tym, że on nie chce, żebym był w niebie na przykład. Z tego powodu, że ja coś zrobiłem. To może być niemożliwe. To może być niemożliwe, że byłem w niebie. Ale to nie jest wola Boga, żebym ja nie był, tak? On mnie chce przyjąć i w tym niebie mieć. I cała historia zbawienia tym świadczy. Dobrze, ale jeżeli nie gniew Boga, to dlaczego Jezus złożył okup Bogu? Jaka może być inna hipoteza?
No Ducha Sprawiedliwością jest to, co mówiliśmy chwilą, czyli Boża Sprawiedliwość. To jest mniej więcej takie twierdzenie. Bóg jako sędzia musi ukarać za grzechy. Ofiara Jezusa na krzyżu jest podstawą prawną do tego, że Bóg w ogóle może komuś odpuścić. Zapłatą za grzech jest śmierć. Bóg musi przestrzegać ustanowionych przez siebie praw. To jest bardzo, bardzo popularne takie twierdzenie, które ma, jak Bóg sprawiedliwy, to że Bóg jest piekło, nie? Jak to będzie Bóg. No więc po pierwsze, to co mówiliśmy tutaj, to związanie wcale nie jest sprawiedliwe, tak? No bo jak jest to sprawiedliwość, jak za kogoś winnego umiera jakiś niewinny? No, żaden sąd, tak jak tutaj biskup mówił, by tego nie utrzymał. W dodatku musielibyśmy przyjąć, że jakby ten obrażony Bóg, czy ten Bóg formalista, koniecznie pragnie, żeby tam ktokolwiek umarł, ktokolwiek poniósł karę, no żeby w ogóle można było swoje wyrównać, właśnie takie wyrównanie tego, że jest wina, jest kara, ta niewaga krwi wymaga, koniec, nie? Ktoś musi umrzeć. Po drugie, Bóg nie potrzebuje podkładki do wybaczenia. Nigdzie w piśmie Bóg, przynajmniej tak mi się wydaje, nigdzie nie szukał formalnego jakiegoś uzasadnienia do tego, żeby wybaczyć grzechy. Słucham? Będziemy mówić o Sodomie. Będziemy mówić, ale tam raczej nie formalnie. Tak, ale założę, że to nie jest trzecie prawa sprawiedliwe. Prawie nigdzie nie ma czegoś takiego, że można wybaczyć tym niesprawiedliwym w Sodomie za tych sprawiedliwych. Tak, to jest raczej objaw miłosierdzia Bożego, tak? No i popatrzcie na to Boże pewnie znowu do synamentu prawnego, do Ojca. Ojciec miał w nosie wszystkie uzasadnienia tam prawne, że w dodatku dał temu synowi pół majątku, za co mu wyrzucał, że tak powiem, starszy syn. A ten człowiek przyszedł i Bóg nie szukał żadnego uzasadnienia formalnego, tak? Nie pytał o podstawy prawne. Przyjął go i wytalił mu godę, tak? I taki jest właśnie Bóg. Jedyne, co było potrzebne, to co? Żeby zmienił się stosunek syna marnotrawnego do Boga. I to była, jest jakby jedyny warunek. Żadnych innych warunków nie było. Dalej. No to znowu uzasadnienie to udostępnię. Następny, trzeci problem. Potrzeba odkupienia motywowana tym, że sprawiedliwy Bóg nie może złamać prawa, które sam ustanowił, a zapłatą za grzech jest śmierć. Tyle, że rozwiązanie, w którym wykupuje się kogoś skazanego na śmierć, jest sprzeczne nie tylko ze sprawiedliwością, ale z literalnym prawem Bożym. Popatrzcie, Bóg zakazuje, Biblia w Starym Testamencie, wykupywania skazańca. Nie możecie przyjmować żadnego okupu za życie zabójcy, który winien jest śmierci. Musi zostać zabity. Zapłacenie okupu za kogoś takiego jest nielegalne prawnie. Dalej, ten, kto uniewinnia winnego i ten, kto niewinnego potępia, sprawia, że obaj są od razu dla Pana. Także pod względem prawnym to właściwie no, nie jest to za bardzo sprawiedliwe. Sprawiedliwe, tak? Także to, tak jak było zresztą przed chwilą mówione, ten piękny, wzruszający obraz tego sędziego. Ja się spotkałem nawet z takim obrazem, że sędzia skazuje kogoś i nawet nie, że ktoś się zgłasza, ale sędzia sam schodzi, zdejmuje te insygnia sędziowskie i idzie do więzienia, czy tam na śmierć. To jest no, pewna poetycka przenośna, która może ma pewien zakres intuicji, ale jest niepewna. Generalnie. Dalej.
Jeżeli w ofierze chodzi o to, że zapłatą za grzech jest śmierć, to okup Jezusa jest, kochani, zbędny. Dlatego, że każdy z nas i tak umrze. I chodzi na to, że umierając sam siebie zbawił, tak? Jeżeli tak myślisz. Jezus umarł. Po co? Skoro ja umrę. Tak? Co więcej, gdyby Jezus faktycznie moją karę śmierci podniósł, to dlaczego ja mam umrzeć po tym? To jest sprawiedliwe. To znaczy Bóg nas oszukał. Nie. Nie, dlaczego? Nie umrzesz, ale będziesz miał życie wieczne. To nie chodzi o śmierć fizyczną, tylko... Dobrze, spodziewałem się tego argumentu. Ale w takim razie Jezus nie zapłacił za nas tej kary życia wiecznego, bo Jezus nie jest potępiony. Nie siedzi w piekle. Nie musi. A nie musi. Albo mówimy o śmierci ziemskiej, albo mówimy o śmierci drugiej. Jeżeli mówimy o drugiej, to Jezus tego nam tego nie zrobił. Jeżeli mówimy o pierwszej, to my i tak umieramy. To jest niesprawiedliwe. Ja bym tym zespół ujęcę. I wiem, że mogę się mylić, pamiętajcie. Gdyby Jezus odbył moją karę umierając fizycznie, to ludzie przestali to umierać. Umieramy, ale mamy to przesunięte w czasie. Martwystaniemy, prawda? Czyli to jest jakby proces. No, ale w tym sensie nie zapłacił, nie było też umarć martwystanie. Zostawmy dyskusję na tego, prawda? Problem piąty. Jeśli moja kara została przez Chrystusa obsłużona i mój dług zapłacony, niesprawiedliwe jest wymagać cokolwiek innego. Tak? Jakiegoś nawrócenia, czegoś. Jeżeli wróćmy do tego przykładu z tym sędzią, tak? Czyli powiedzmy, że sędzia dopuści, żeby ktoś inny poniósł moją karę. No to niezależnie od tego, czy mi się to podoba, czy nie, moja kara jest podniesiona i mnie już nie wolno wstać do więzienia, bo tak, bo to by to znaczyło, że w sensie nikt tego nie innego i nie, tak? Taką intuicję wyrażał ten nauka. Jeżeli krew Chrystusa zostałaby za mnie przelana, a ja nie miałbym dostąpić życia wiecznego, to gdzie tu sprawiedliwość Boża? Miałbym moralne prawo domagać się przyjęcia mnie do społeczności dzieci Bożych w niebie, niezależnie od tego, czy za życia pojednałem się z Bogiem, czy nie. Tak, gdyby to było prawda. Ja wiem, że my nie myślimy kategoriami tymi, ale ja mówię o tym, jakby w kategoriach tej hipotezy, że jest to prawne, jurydyczne zastępstwo. Dalej. Twierdzenie, jakoby Jezus musiał nas odkupić, ponieważ Bóg musi działać zgodnie z prawem, jest sprzeczne z twierdzeniem Pisma, że umarliśmy dla prawa. Jezus wykupił nas nie tyle w ramach prawa, co od prawa. Wielokrotnie, zwłaszcza świętego Pawła, to pewnie mówił o tym, jest taka myśl, że prawo nie ma nad nami władzy, to co nam trzymało nas w niewoli, ponieważ umarliśmy z Chrystusem dla prawa. W chrzcie zanurzeni umarliśmy i to póki to tak samo jest małżeństwem, tak? Póki współmałżonek żyje, to jestem z nim związany. Jeżeli umiera, no to nie jestem już związany z tym małżonkiem. Tak samo z prawem. Jeżeli umarłem dla prawa, to prawo mnie już nie obowiązuje. Więc zostaliśmy odkupieni raczej od prawa, niż w ramach prawa. Problem siódmy. To już Jacek mówił, że koncepcja zaspokojenia prawa Bożego, każącego kogoś ukarać, implikuje, że Bóg tworząc prawo, nie przewidział, iż będzie go one w łapkę prawną. Tak? To znaczy, tak jakby Bóg nie wiedział wcześniej, co się stanie. Co więcej, implikuje, że to prawo jest jakby podmiot, ważniejsze od niego w pewnym sensie. I co jeszcze więcej, to prawo w dodatku jest pokazywane jako coś takiego, co Bóg sobie wymyślił, powiedział, to zrobimy tak, nie? A nie jako coś, co nam dał po to dla naszego dobra. Dług grzechu, tak? To nie jest rozumiane jako w pewnym sensie dług wobec Boga. Jeżeli kupuję samochód,
tam jest, że co 10 tysięcy kilometrów, powiedzmy, muszę wymieniać olej. Nie wymieni go. Samochód się zepsuje. To nie jest to zepsuta producenta samochodu za to, że nie wypełniłem jego wymyślonego sobie tego, że muszę co 10 tysięcy kilometrów wymieniać olej. Tylko to jest skutek tego, że producent chciał do mnie dobrze, dał mi prawo, takie prawo nakaz, że mam wymienić ten olej. Nie wymieniłem, czy zepsuł. Jesteśmy dokładnie w tej sytuacji. Tak? Nie wypełniliśmy prawa Boga nie dlatego, że muszę coś wymyślić, mam powiedzieć, mamie, to ja zrobię inaczej. Tylko dlatego, że to prawo chroniło nas przed tym zepsuciem świata. To nie jest tak, że po prostu łatwiej zemsty za naszą, czy jakiegoś prawnego zadośćuczynienia za nasze, za to, że nie pozwoliliśmy iść. I znowu, patrząc od drugiej strony, Jezus nie uśmierza czy sprawiedliwości Bożej, czy Bożego gniewu, tylko likwiduje skutki. Mechanik, który naprawia ten samochód, zatarł z powodu nie wymienia oleju, on nie zadośćuczynia producentowi samochodu, tak? On po prostu naprawia samochód. Tu jest w takim stanie z powodu tego, że zlekceważył zlecenie producenta. I o tym pisał Józef Asyjny właśnie, że tym, którzy dokładnie znają swoją wiarę, wydaje się, jakoby krzyż należało rozumieć w ramach pewnego mechanizmu naruszonego i przywróconego prawa. Miała to być forma, w jakiej nieskończenie obdarzona sprawiedliwość Boga została przejednana przez nieskończonej wartości zadośćuczynienie. Obraz ten właśnie tak bardzo rozpowszechniony jest zupełnie chłopszy. Musiałem się podeprzeć. I teraz następna sprawa, jakby łącząca te dwie rzeczy. W ogóle nie wiem, czy prawo nie zależy od tego, ale skoro Bogu w tym sensie zapłacono ogół, to znaczy, że co? Że Bóg był tym porywaczem, który trzymał nas w niewoli, tak? Czasem niewoli trzymają nas zupełnie inne rzeczy, tak? No jeżeli Bogu, komu daje ogół? Temu, kto trzyma w niewoli tego, kto chce wygubić, tak? I teraz, dlaczego ta hipoteza płacenia okupu Bogu jest niebezpieczna, moim zdaniem? Po pierwsze, wymusza całkowicie błędy taki wymarzony przez szatana od nas Boga, tak? Albo tępego formalisty, albo kogoś, kto się gniewa i żeby jego ból uśmierzyć, to trzeba w ogóle kogoś zabić. Wszystko jest tam inny, nie? Może być inny, ale trzeba go zabić. Odrażający charakter takiego Boga zniechęca do nawrócenia. No, trudno jest pokochać tak przedstawionego Boga, tak? To jest w zasadzie takie przedstawienie troszeczkę podobne do pogańskich przedstawień. Bo unikalną jakby w chrześcijaństwie jest to, między innymi, że ten Bóg jest całkowicie nieskończenie miłosierny, że nas kocha, a nie, że musimy go przekupywać w jakiś sposób. Poza tym, w tym koncepcji Jezus zostaje jakby zdegradowany do takiego środka odkupienia. Tymczasem, kiedy on jest w zasadzie, tak chyba można powiedzieć, celem, a nie środkiem. No i tutaj jest to, o czym mówiliśmy, że zbawienie nie jest jakby zewnętrzne wobec nas. Nie jest tylko ten płaszcz, który tam zakrywa nasze grzechy, coś, tylko to zbawienie to jest przebóstwienie. To jeszcze bardziej w teologii prawosławnej, w wschodniej jest podkreślone. Przebóstwienie człowieka, upodobnienie do Boga. Udział w życiu Boga. Tak. Słucham? Udział w życiu Boga, tak, ale to jakby prześwietlenie człowieka. Prześwietlenie, tak. No i wreszcie, jeżeli Chrystus płacił coś tam Bogu Ojcu, no to wynika z tego, że jakby dla jedności między Ojcem a Synem, tak? Podczas kiedy mają zupełnie te same jakby wartości są jedności. No, w takim razie jest jeszcze druga hipoteza, że Jezus
zapłacił ogół szatanów. Na szczęście ta hipoteza też przynosi pewne problemy. Tak? Po pierwsze, no, nie ma wątpliwości, że Jezus pokonał szatana. Nie bardzo pasuje zapłacenie okupu szatanowi z jego pokonaniem, za jego wręcz przeciwnie. Oczywiście można tutaj pewne konstrukcje budować, jak on Genes budował, że szatan dostał okup i po prostu to najgorsze, co mogło się zdarzyć. Tak? Bo całkowicie przegrał, przyjmując ten okup. Albo takie, tak mi się bardzo ta nauka z takich starochrześcijańskich podoba, że Jezus w kapturze gdzie do szałobu schodzi i śmierć się cieszy, nie? Że przyszedł nowy ten do szałobu. Jezus zdejmuje i śmierć jest przerażona. Tak? Przerażona, bo jest zniszczona, bo samo życie weszło do miejsca śmierci. Tak? No i w tym sensie takim przenośnym może można to mówić. Natomiast w takim dosłownym sensie, no nie jest tak, że szatan wygrał i dostał okup, tak? No tak, to właśnie odmiana z diabły chciały wybić klęskę dla nich mocno i to po czym spodziewali się nowego życia, okazało się ich zgubą, tak? Więc tak, takie podejście. No tu Grzegorz z Nazjasu, który rozważa oba te hipotezy, obie te hipotezy i płacenia Bogu, mówi, że no, Bóg niczym u nas nie boli, tak? A jeżeli złemu duchowi, to płacić Bogu, to w ogóle hańba, nie? Nie dość, że tutaj taki łobuz, to jeszcze obóz zapłaciliśmy, nie? Nie negocjuje się z to zestawie, jakbyśmy się podzieli, nie? Jedno i drugie nie. I teraz o co chodzi, bo jest dużo i oku, i różne rzeczy w piśmie. I te słowa często nas mylą. Trochę już mówiliśmy w te dwa dni, to może spróbuję to tak uporządkować, aczkolwiek proszę mnie poprawić, bo jak wiecie, jestem amatorem, tak? No różne słowa, takie, które dziś oznaczą dla nas w języku potocznym oznaczenie co innego i wówczas znaczyły, a na pewno co innego nie znaczą w Biblii. Mają inne odcienie. Weźmy to słowo okup. To już trochę było mówione, tak? Mamy, że Jezus przyszedł, żeby służyć, dać swoje życie na okup. Wydał samego siebie za okup. Zostaliście wykupieni. Nie srebrem i złotem, ale tego cenną krwią. Jezus przyszedł, żeby dać życie za okup znowu. Mamy odkupienie przez Jego krew i tak dalej. Ale znalazłem tajemniczy tekst w Księdze Przysłów. Okupem prawego jest występny, zamiast rzetelnego wiarołomu. Niech to o co chodzi, nie? No tak, dodam jeszcze jeden księgi z Racha, o Noe. Noe okazał się doskonałym i sprawiedliwym, a w czasie gniewu stał się okupem. To oczywiście jest Stary Testament, ale i hebrajskie słowa to odpowiednie. Ofer. Dzięki niemu ocalała reszta na ziemi, kiedy przyszedł potop. Noe jako żywo za nikogo niczego nie płacił. Jedynym tym, czym Noe jakby odkupił, w tym sensie odkupił, tak? Była jego sprawiedliwość. To znaczy to, że on okazał się sprawiedliwy, dzięki temu reszta ludzkości, czyli ta jego rodzina, plus te wszystkie zwierzaki i tak dalej, przetrwała, tak? W tym sensie no, był okupem, chociaż no, niczego nikomu nie dawał. Tak? Okup oznacza tę sytuację, gdy ze względu na część postępowania zostaje ratowany ktoś inny. Tak? No i jest typem Jezusa w tym momencie. Syn powieczny nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć, dać swoje życie jako okup za wielu. Sprawiedliwy, po prostu jest sprawiedliwy. I wróćmy do tego, okupem prawego jest występny zamiast rzetelnego wielomu, tajemniczego. Tak nie wiedzę, że rozumiem tego końca. Wygląda na to, że okup oznacza pewną wspólnotę losu. I popatrzcie, w pewnym sensie są ludzie, którzy żyją na ziemi i jak mówię pismo, nie zgrzeszyli ich grzechem Adama, tak? O, najprostszy przykład. Dziecko, które się rodzi, nie zgrzeszyło grzechem Adama, tak? Ale
przez to, że Adam zgrzeszył, ono na przykład cierpi, płacze, głodne, ma zapalcie itd. Czyli jest wspólnota losu między Adamem, resztą ludzkości, między nami wszystkimi. I tak samo jest w przypadku Chrystusa. Jezus jest sprawiedliwy. I to nie ja jestem sprawiedliwy, tylko On. Ale dzięki temu, że On jest sprawiedliwy, dzięki tej wspólnoty losów, to On jest okupem. I wydaje mi się, że o tym mówi właśnie ten fragment z Listu do Żydów. Że świętość poruszyła się od Adama do Jezusa Mojżesza, tak? Nawet na tymi, którzy nie zgrzeszyli przestępstwa na wzór Adama i tak dalej. Nieposłuszeństwo jednego człowieka, śmierć weszła przez posłuszeństwo jednego, wszyscy znali się sprawiedliwymi. Nie będę rozwijał może, bo tutaj mam zostanie wywinięta na następnej konferencji. Takie coś. Gdzieś tam w jakiejś książce. Tutaj od Jacka przykład. Zdobycie Berlina zostało okupione wielkimi stratami, ogromnym zdumieniem polskiej wsi. Czy to znaczy, że umarli ci żołnierze polscy, zebrano ich krew i zaniesiono do Niemców, nie wtedy mówi, no to wchodzi do Berlina? No nie, chodzi zupełnie o co innego, tak? Okupili coś, no, co było w pewnym sensie ceną, ale nie ceną w sensie handlowym, tylko że to kosztowało tych żołnierzy. I tak samo Jezusa. Ta śmierć Jezusa, nasze życie kosztowała śmierć. A to nie znaczy, że On warto śmierć komuś tą krew, tak? W tym sensie. Nawet jeżeli komuś tą krew składał, to Ojcu w pewnym sensie, a raczej należałoby nie powiedzieć niż komukolwiek innemu. Ciekawostka. Hebrajski wyraz koferot pochodzi od czasownika pokryć. I na przykład, jak jest opis, że Noe buduje arkę, to on pokrył smołą, żeby nie przeciekała, tak? I to był okup. Dosłownie to samo słowo zostało użyte, tak? Kowel, pokrycie. No, mogłoby tu się troszeczkę kojarzyć może z zakresem naszych grzechów, pokrycie. Może troszeczkę, tak? Nie wiem, gdzie to nie zdaje. Błogosławieni ci, którzy nie bały się co człowiek, będzie został zakryty. Tą smołą, tak? To było. Następne słowo, sprawiedliwość. Sprawiedliwość ma bardzo konkretne takie konotacje, jak słyszymy sprawiedliwość, no to wiadomo, o co chodzi. Albo sprawiedliwość taka ogólna, w której mówimy, że to jest sprawiedliwe, to jest niesprawiedliwe, potraktowano go sprawiedliwie, niesprawiedliwie. Albo sprawiedliwość w sensie prawnym, że sprawiedliwość to znaczy wypełnianie prawa. I to w zasadzie są takie główne zrozumienia dzisiejsze. Ale czy koniecznie tak musi być w Biblii? To na przykład, czy sprawiedliwość Boża oznacza konieczność wypełnienia prawa w sensie zemsty za ten czyn? Jezusa ustanowił Bóg narzędziem przebłagania, dzięki wierze mocą Jego krwi. Chciał przez to wykazać, że sprawiedliwość Jego względem grzechów popełnionych dawniej za niecierpliwość Bożej wyrażała się w odpuszczaniu ich. Sprawiedliwy, czyli to znaczenie słowa sprawiedliwy chyba nawet jest bliższe słowu dobry po prostu. Porządny, dobry. Miłosierny może nawet. Czyli Boża sprawiedliwość nie polega na pragnieniu zemsty. Tak? Ujmijcie się za sierotę uciśnionym, wymierzcie sprawiedliwość nieszczęśliwemu i błogiemu. No przecież nie, w sensie, że ukradamy tego i mamy pomóc. Tak? Wymierzmy sprawiedliwość. Zróbmy im dobro. Uwolnijcie uciśnionego i nędzarza. Następne słowo, przebłaganie. Też mamy, że Jezus jest ofiarą przebłaganą, tak? Tu kilka tłumaczeń, czyli bardzo dużo tłumaczy. Jego to Bóg stawił ofiarą przebłaganą, Jego to stawił Bóg narzędziem przebłagania, tego w przód postawił Bóg ubłagalnią, Bóg uczynił ołtarzem przebłagania. Skąd te rozbieżności w tłumaczeniu? Otóż to słowo, nie wiem, jak się wymawia, Hilastery. Może oznaczać zarówno rzeczywiście ofiarę przebłagalną,
Może oznaczać ekspiację, ale może oznaczać też przebłaganie. Nie wiem, czy z czym się kojarzy to słowo przebłaganie. To pamiętam. Dobra, to powiem. Co to jest? Nad Arną były cheluby. Ta pokrywa wieku, ta wieku raki, nazywała się przebłagania. Zacieniała przebłagania. I ta przebłagania była, i charakterystyczną cechą było nieskończenie, nieskończona czystość. Jak wiecie, w tym testamencie bardzo budziła rytualnie cechę. Tak? Też bardzo budziła rytualnie. I natomiast przebłaganie skarpiało się krwią. Z nią ją ona oczyszczała wszystko. Ona miała nieskończoną moc oczyszczania. Tak jak Stary Testament, bardzo wiele się mówi właśnie o nieczystości rytualnej, że wszystko prawie tam, wszystko prawie rytualnie, że tak powiem, dotknięcie tu, bakterii, różne rzeczy nudziły. Tak. W Nowym Testamencie w zasadzie mowa jest cały czas o oczyszczaniu. Przebłagania jest typem, zapowiedzią Jezusa Chrystusa. Tak? Dlatego prawdopodobnie ten fragment, akurat protestancka Biblia, być może tłumaczy na nich trafi, tak zresztą, żeby nie było, że ja. To nieobserwacyjnie tak mówi, tak? Będzie Chrystusa, cały lud świata wchodzi w kontakt z nieskończenie czystym, z duszą Jezusa Chrystusa, a przez to samo z samym Synem Bożym. Jeśli zazwyczaj nieczysta przez kontakt zaraża ludzi żyć czystą rzecz, to tutaj spotykamy się z czymś przeciwnym, gdzie świat przez całą swą niesprawiedliwością i wszelkim okrucieństwem dotyka nieskończenie czystego, tam on czysty jest równocześnie mocniejszy. Poprzez ten kontakt lud świata jest prawdziwie wchłonięty, zniweczony i przez przemieniony, czyli skończony. Także być może to przebłaganie niekoniecznie musi oznaczać to, co myślimy. Zwłaszcza, że popatrzcie, jeżeli mówi coś do naszego zbawienia, to w zasadzie to jest trochę tak, że prosimy o coś, czego chce Bóg, tak? Dla mnie zawsze przykładem, no, chociaż poza magisterium takiego oficjalnego nauczania, są pierwsze 5 miesiące. Że to jest wynagradzająca, jakby rzecz wynagradzająca Bogu, tak? Mówimy o wynagrodzeniu. Ale tak naprawdę, że to jest wynagrodzenie. Że Bóg kombinuje, jak zrobić, żebyśmy wszyscy wzięli więcej łaski, tak? Żebyśmy przyjęli tą komunię świętą. I na tym polega, jakby Bogu wynagrodzenie. Bo wynagrodzenie, jako że nie potrzebuje go takiego, tak? Znaczy. Dalej, zbawicie, zgubicie. No, wczoraj żeśmy już trochę dyskutowali, na ten temat, ja jeszcze tak zarysuję. Słowo Goel, od hebrajskiego odkupić, wybawić. Ten to jest ten formalny. To są bardzo szerokie obowiązki. Jeśli twój brat zubożeje i sprzeda swoją posiadłość, wtedy wystąpi jego najbliższy krewny jako wykupujący Goel i odkupi siebie sprzedawcy z brata, żeby nie została się w rękach poza klanem. To ksiądz biskup wczoraj o tym opowiadał. Ale także. Jeśli bracia będą mieszkać wspólnie, jeden umrze, tak? A nie będzie miał syna, nie wyjdzie żona zmarłego za mąż za kogoś obcego spoza rodziny, lecz szwagier jej zbliży się do niej, weźmie sobie za żonę, dopełniając obowiązku legalnego. To jest Rut, właśnie. To jest Księga Rut, tak? Słucham? To jest właśnie Księga Rut, tak nie ma miejsca. Dokładnie. A najstarszemu synowi, którego ona wchodzi na razie imię zmarłego brata, będzie zaginęło imię jego Izraela. Czyli to, co czyni Goel, wybiega ponad to, co byśmy rozumieli na samo znaczenie słowa, tak? Ja nie wiem, ratuciel, nie wiem, jak go nazwać, tak? Ktoś to wymawia, ale raczej właśnie wykupić jest wybawiciel może, niż w naszym współczesnym zrozumieniu zbawiciel, no nie? W każdym razie I tu Bóg jest nazywany Goelem w piśmie, tak? Tak mówi Pan do Izraela i odkupiciel jego, tak? Przypomnieli sobie, że Bóg jest dla nich oboką, że Bóg najwyższy ich wybawicielem, tym Goelem właśnie, tak? Moje oboko i mówi,
Goelu, tak? I Nosek Kopitarniarz jest po grecku, tłumaczy na zbawicie po prostu. Znaczy, będzie to po prostu. Tak? Popatrzcie, co zrobił Bóg jako Goel, wyprowadzając z Egiptu. Nie? Uwolnię was od jarzma, wybawię was z niewoli, wyswobodzę was uciągnięte ramieniem, wezmę sobie was za mój lud, wprowadzę was do ziemi, dam wam własność. No to jest znacznie więcej niż wybawienie z kłopotu, tak? To jest takie ratunek z komendem, tak? Na tankiem. Wróćmy jeszcze do tego Noego na chwilę, że on stał się okupem. Stał się Noelem, tak? Noe na tej reszty. Tych, kto z nimi wsiedli do tej arki, no i zobaczył do nas wszystkich, że żeśmy no, zaistnieli. No ale to co tutaj zostało przytoczone, że tak powiem, w tej chwili. Abraham. Abraham się pyta w pewnym sensie o Noelów bardzo dobrze. Bo mówi, a jeżeli 50 sprawiedliwych się znajdzie, nie? A potem tam, jeżeli się znajdziemy tam 45 i tak dalej. No i teraz pytanie. W momencie, jak Chrystus przyszedł na ziemię, ilu było sprawiedliwych na ziemi? Absolutnie sprawiedliwych. No to za Matką Bożą. Powiedz mi teraz Inaliga, tak? Inaliga jest z jego powodu postępowa. Natomiast nie był nikt sprawiedliwy, tak? To jest doprowadzenie tego rozumowania do jednej osoby. Jeżeli się znajdzie jeden sprawiedliwy wśród ludzkości, jest Chrystus, Bóg ratuje. W tym sensie nie 50 milionów, nie 45, wystarczy jednego. No i dlatego też, jak przez jednego człowieka weszła śmierć, znamy wszyscy. Przy okazji, taka dygresja na temat Jana Chrzciciela. Tam jest taki, u Jana Chrzciciela, jak przychodzą goście do niego i mówią, czy ty jesteś Mesjaszem, to jest taki ciekawy fragment, że on mówi tak, że ja nie jestem gotów do związań grzebyka u Sunnała, nie? Tak po wcześniej się co mówi, na pewno słusznie też, że to jest wyraz pokory Jana Chrzciciela, że no, taki miziony po prostu. Ale jest również, można to odnieść do Starego Testamentu, który mówi, to jest ten fragment, że jeżeli ten brat, któremu umarł drugi brat, nie chce wziąć tej, nie chce wypełnić obowiązku lewitatu i nie chce wziąć za żonę tej jego żony zmarłego brata i zbudzić mu dzieci, to ona idzie tam na skarbę i tak dalej. I co ona robi? Zdejmuje mu sandał z nogi. To jest taki symbol, że on nie wypełnił obowiązku Goela. Tak? Jan Chrzciciel tak mi się wydaje. Mówi, że nie, ja nie jestem Mesjaszem i nie jestem gotów, żeby zdjąć Jezusowi no, jakby ten sandał, żeby wejść do, jakby, w jego miejsce, tak? To jest możliwe. Tak, także tak jest jedno z możliwych tłumaczeń, oczywiście kontrowersyjne, tak? Ale wydaje mi się, że jest coś w tym, a przy okazji nawiązujemy do tematu Goela, tak? Że Bóg jest tym Goelem, a nie ja. Dalej, zapis główny, kolejne wyrażenie, które chyba trochę nas myli, tak? Darował nam wszystkie występki, skreślił zapis główny przygniatający nas nakazami. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął drogi. Widać, jeżeli czytamy samo to, no to mówimy, tak, myśmy mieli duch, Jezus zapłacił ten duch i w ten sposób nas zbawił. Ale jeżeli patrzymy to dalej, to widać, że ten zapis dłużny, o co tu chodzi w zapisie dłużnym? Wyraźnie chodzi o prawo. To właśnie, co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi, przygłosiwszy do krzyża, tak? Niechaj was nikt nie osądza z powodu jedzenia i picia i tak dalej. Jezus usunął nam z drogi prawo. To był zapis dłużny. Prawo było zapisem dłużnym. I to jest powtarzalne, tak? Że on, który obie części ludzkości uczynił jednością z burzy oddzielającej mur w dobro i w czyle pozbawił mocy prawa przekazań, wyrażone z urządzenia. Zapłatą za grzech jest śmierć. Tak, to jest bardzo często wręcz takie kanoniczne zdanie mówiące właśnie o karze zastępczej.
Tak? To bardzo coś zrobiliśmy. Ale znowu zobaczmy kontekst. O czym mówi święty Paweł? Paweł nie mówi to w ogóle o odkupieniu. Nic w tym fragmencie nie ma o odkupieniu, bo Jezus się wszystko się zasadzi. Tu jest mowa o skutkach grzechu, tyle. Żołądek za grzech jest śmierć. Po prostu nie mówi wcale, że to ofierze Jezusa, która jakby płaci ten żołądek. Mówi, że jeżeli będziecie grzeszyć, ponieważ jest grzech, to umieram. Tak? I tak dalej przeciwstawia skutki grzesznego i świętego życia, bo mówi, a łaska to jest Boga dana, to życie wieczne w Chrystusie Jezusie. No to jest takie pytanie z internetu, bardzo charakterystyczne. Zarząd chrześcijaństwa, tak? Dlaczego Bóg po prostu nam tych grzechów nie wybaczył, no nie posyłając Chrystusa na ziemię, albo posyłając mi na zdobę, a jesteśmy na zero? I tak dalej. To pytanie, które jest niepokojące. Tak mi się wydaje. Tu by nawet powiedzieć, nie wiem czemu rację. Zastanówmy się, dlaczego grzeszymy. Ktoś powiedział, że jakby ból od uderzenia młotkiem w paznokieć następował po paru miesiąca, to ludzie by chodzili z pokierowanymi palcami, bo nie mieliby tego odruchu, żeby unikać, nie? Normalnie człowiek, jak raz się wydarzy, to potem uważa, tak? No, do mikrofonu mówi. Tak, to potem uważa. I tak dalej jest grzech. Grzeszymy przede wszystkim, bo ja nie mówię, że grzechu szatańskim, który polega na czynieniu słabo w sensie, ale generalnie grzeszymy, ponieważ uważamy, że to, co zrobimy, jest dla nas lepsze niż niegrzeszenie po prostu. Mamy swoją jakby ocenę sytuacji, co jest dla nas lepsze. Jakbym był pewien, że powiedzmy założąc nogę sobie krzywdę, to nigdy nie chcę założyć, tak? Generalnie. Popatrzcie, wiecie co? Powiedzieliśmy, że moje grzechy nie zmieniają stosunku Boga do mnie, że jest zmiana. Powiedzieliśmy, że zawsze był, jest, dotąd będzie w przyszłości, przejdźmy do nieba. Skutkiem grzechu nie jest to, że Bóg chce potępieńca nie wpuścić do nieba, tylko to, że potępieniec nie będzie chciał tego nie wejść, to co mówiliśmy wczoraj, nie będzie się czuł dobrze, nie po prostu. I teraz tak. Sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem też dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła, nie zbliża się do światła, aby nie potępiano jego uczynków. Z tego powodu człowiek zły nie będzie chciał być w niebie, między innymi. Tutaj znowu się powołał na Cingera. Niebo Chrystusa opiera się na wolności, pozwalającej potępionym chcieć własnego potępienia. Specyficzną chrześcijaństwa jest przekonanie o wolności człowieka i powadze ludzkiego życia. To taka trochę dygresja, wracamy do tematu. Dlaczego grzeszymy? Tak jak mówiłem, sądzimy, że grzech jest dla nas lepszy. No, różne są scenariusze, jeden z nich jest to, że szatan nas, Adam na przykład oszukał się do rodzaju, mówiąc, że będzie mu lepiej jeździć grzeszy, bo będzie jako Bóg i tak dalej, i tak dalej. Czyli niedocenienie grozy grzechu, brak zaufania do Boga, to są skutki tego grzechu, tak? Tego tego. Przekonanie, że grzech będzie korzystny. Skutek nieposłuszeństwa. Czemu niektóre ofiary Starego Testamentu? Zastanawiam się, kiedyś były takie okrutne. Marku, do mikrofonu. Słucham? Do mikrofonu. Tak, dlaczego były takie okrutne? Tak dekady. Józef Daniel w Fundzie Żydowskiej być może przesadza, ale pisze, że na paskę naliczono 205 600 wołów, to pewnie to były woły i badane i różne rzeczy, ale na tym podwórcu świątynnym, tam gdzie zabijano, tam zbierano tą krew do naszych, wylewano na ołtarz, tak dalej. No wyobrażacie sobie, jak musiała to wyglądać, świeć miliona zwierząt zaszlachtowanych, krew musiała być szczelna, płynęła takimi specjalnymi kanalikami i tak dalej. Dlaczego to było takie trudne? Ofiary miały przekonać Izraelitów, że grzech jest czymś błahym. Popatrzcie, tego baranka paschalnego trzymało się 7 dni w domu wcześniej.
Rodzina się z nim zżywała. To był roczny pan, więc być może nawet żyli i rody z nim. Być może z jednego kubka było z dziećmi, bo to przecież to nie było tak, że nie są na oborę, tak? On myśleli razem. Chodziło o to, żeby uświadomić człowiekowi, jak szkodliwą, żeby wprowadzić ten trudny od uderzenia młotka, jak straszliwą, jak strasznie poważną, że to jest drzewo. No i jak na końcu jest niebezpieczny, tak? No, dlatego znam się już się. Bo popatrzmy, co mi przyszło z tego, że Bóg nas wybaczył, no wybaczył, przecież nie będzie spoko, wybaczam wam. I jakbyśmy się nie zmienili, tak? I teraz nie zmieniamy się, umieramy, idziemy. No i to mogę z tego przeprowadzę. Nie, bo nie mogę być świętym Bogiem. To światło mnie spala, jeżeli nie jestem doskonały. Niszczy. Nie jestem w stanie przebywać z tym się nieskończenie światłem. Dlatego Bóg robi wszystko, by przekonać nas o tym, jakim zagrożeniem jest przed. Popatrzcie, Jezus mówi, że Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona świat o czym? O grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Jezus, jego śmierć, która nastąpiła w tak drastyczny sposób, to nie było, po prostu egzekucja przestaje się wtedy na. Pokazało, jak straszliwą rzeczą jest grzech, nawet dla Boga. Odpuszczenie grzechów w ogóle nie jest kategorią prawną, która, no, było źle jest dobrze, tak? Odpuszczenie grzechów jest łaską, która niweluje problem, a nie jego skutki tak naprawdę. Dzieło szatana w ogóle dzielę, tak? Tak jak mówiłem, niedocenienie do tych grzechów, przekonanie, że grzech będzie korzystny, dla zaufania Boga, skutek nieposłuszeństwo. Dzieło Chrystusa. Przekonanie o tym, jak straszliwą rzeczą jest grzech. Jak straszliwie krzywdzi się grzesznik. Dokąd, że Bóg nas kocha i zrobi wszystko naszego dobra i absolutne posłuszeństwo Ojcu, mimo skrajnej przeciwności. No i to już ostatni slajd. Zostawiam go tylko, ponieważ jest jeden konsumie, przepraszam, jak o tym mówię. Ja naprawdę nie twierdzę, że Jezus nie podjął, że nie odkupił nas na krzyżu, albo nie umarł za nas, czy coś takiego. Tylko mówię, że nie podniósł na krzyżu naszej kary. Umarł za nas, ale nie zamiast nas, tak?